To piękne, już? Aha, my robimy, dobra. A panowie robią też? Ja ci to wypuszczę. Ja mam. O, i się mówi teraz. To ja idę tu. Nie potrzeba ci tej kuchni. Siadaj, nie? Tu. Serduszko pokazujemy. Śliczne serduszko. Jest? Dobra. Ze względu na to, że każdy samolot wcześniej czy później od drgań, od przylądowań, przystarcie zaczynają używać się i konstrukcja kadłubie, i żeberka w skrzydłach, i podłużnice, to samolot ma określony resurs, czyli pewną ilość stacji lądować i ilość godzin na lotu. Ale na tych samolotach wyszkoliło się dużo pilotów, nawet ja próbowałem dostać się do oficerskiej, my to inaczej zrobimy, do oficerskiej szkoły lotniczej, która jest w Dęblinie do tej pory. Ale niestety, żeby być pilotem, to trzeba mieć co? Oczy dobre czy złe? Dobre! Dobre. Serce dobre czy złe? Dobre! Teraz, żeby to wszystko było dobre i oczy, i serce, trzeba zdrowo jeść. Jecie dobrze w domu? Wszystko co każą? Szpina też, bo ja szpinaka nie lubiałem i nigdy nie chciałem. Ale teraz się inaczej rozgadzam. A ja kocham szpinak. Teraz tak. Wszelkie choroby jakie macie, to są od zębów. Czyli jeśli nie będziecie dbać o zęby, to będą dziurawe, będą was bolały i to tak mocno, że zamiast myśleć, jak piękne są widoki podczas lotu, to będziecie myśleć, ząb mnie boli. No i przychodzi chłopiec do lekarza z całą spuchniętą twarzą, a lekarz: o, ząb, nie, osa mnie ukąsiła, a tato ją wcześniej łopatą zabił. No, także o zęby trzeba dbać. Myjecie zęby codziennie? Tak. Rano i wieczorem. Bo jeden. Ale ja zawsze wstaję z łóżka, to ja zawsze myję zęby. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Także jak ktoś ma dziurawe zęby, badań lotniczych nie przejdzie. Na tych badaniach, oprócz wzrostu, bo pilot nie może być za niski, bo by w kabinie nie widział nic oprócz tablicy przyrządu. Nie może być za wysoki, bo by mu głowa wystawała poza kopułkę. Wobec tego musi mieć odpowiedni wzrost i odpowiednią wagę. Nie może ważyć mniej jak 50 kg, bo inaczej spadochron by się nie otworzył. I czynny jest ostateczny, zwijałby się, a więc uratowanie takiego spadochroniarza lekkiego by nie było możliwe. Teraz zobaczcie, polski samolot ma szachownicę, natomiast wszystkie inne szybowce, śmigłowce, samoloty sportowe mają literkę SP na swoim oznaczenie na skrzydłach, na kadłubie, na usterzeniu. To jest po to, żeby wiedzieć, czy to jest sprzęt polski, czy jakiś obcy. I zobaczcie, tu jest gwiazdka. A więc jaki to jest samolot z gwiazdką czerwoną? Ruski. Ruscy nam dali trochę samolotów, piloci na nich latali, szkolili się i też walczyli wodnymi karabinami. Natomiast ten szybowiec ma literkę OK. Wy jeszcze nie uczycie się literek, czy już uczycie? Uczymy się. W lotnictwie nie można tak mówić sobie, jak to chce, tylko jest międzynarodowy alfabet, bo jedni mówią po niemiecku, inni po polsku, jeszcze inni po rosyjsku. Wobec tego jest ustalony alfabet na każdą literkę. Okej, to jest czechosłowackie oznaczenie samolotów, szybowców, śmigłowców. Czyli O to jest Oskar, K to jest Kilo. Tak?
alfabecie międzynarodowym. I szybowiec zamienia wysokość na odległość, czyli dzisiaj puszczając te modele, raz, że będziecie musieli na wysokości stanąć, Niemcy tak sprawdzali swoich kandydatów do szkolenia. Kazali im wyjść z zarządzanymi oczami na wieżowiec, zdjąć opaski z oczu i jak któryś spadł z tego wieżowca przeżył, to zostawał mechanikiem. A ten, co ustał na tym wieżowcu, mógł dalej się szkolić jako pilot. To co, boicie się wysokości? Nie. Trzeba się bać. Najgorsi są ci ludzie, którzy się nie boją się wysokości. Ja szkoląc takich pilotów bardzo się obawiałem. Właśnie takich, którzy się nie bali wysokości. Powiedziałem, że za chwilę mi zrobią jakiegoś psikusa i przyłożą przodem kadłuba o ziemię. Wobec tego to trzeba być ostrożnym. Trzeba się bać wysokości, nie trzeba biegać po schodach, nie trzeba skakać z okien, z dachu, z drzew, tylko żyć tak jak trzeba, bo inaczej wybijemy sobie zęby kolanami i już nas na badaniach nie przyjmą, jak będą zęby zepsute albo będzie brakowało zęby. Nikogo nie przepuszczą na badaniach, jak czwórki, te nasze kły takie, bo wilki mają kły, ale wy też macie cztery kły, górne, dolne. Oni jeszcze mają mleczaki. Nie chodzi, ale kły tak, mają. I te kły obowiązkowo muszą być, bo nie powtarzają się. A ja panią zadam pytanie, co rośnie do góry korzeniem? Oj, zobaczcie, pani nie wiedzą, a więc, a przecież ząb w górnej szczęce. A co rośnie bez korzenia? No to panie wszystkie powinny wiedzieć i dziewczynki też. Ciasto, ciasto rośnie bez korzenia. Nie wiedziałem. O, także parę takich oceń nie stawiam. Także od dzisiaj dbacie o zdrowie. Czy pilot ma być głupi czy mądry? Mądry. No więc, żeby być mądrym, to trzeba się uczyć. Dużo uczyć. Od kogo? Od głupich ludzi czy od mądrych? Od mądrych! No właśnie, od tych, co są najlepsi. Trzeba się zawsze uczyć. Także ubierać się trzeba, żeby się nie przeziębiać, nie chorować, bo żadnego zdeplaka do lotnictwa nie przyjmą. Może ja pan ale coś parę słów, proszę. Ponieważ widzę, że zaczynacie się nudzić. Co dzieci, jak są w waszym wieku, najbardziej lubią puszczać? Samoloty. Samoloty? A może nie, a może? Bardzo dobrze odpowiedź. Także tutaj macie takie latawy z bardzo pięknie kolorowe. I one pięknie wyglądają tak samo na niebie, jak dzieci puszczają, a jeszcze bardziej ładnie wygląda, jak pomaga mama i tatuś. Wcześniej, żeby ten latawy zrobić. Dlatego na jesieni tutaj przyjedziemy, jak się wakacje skończą. I wasi starsi koledzy będą robić latawce, później będziemy oceniać i na boisku tutaj szkolnym będziemy te latawce puszczać, tak, że będzie taka fajna frajda. Natomiast chciałbym się was zapytać, ciekawy samolot ma skrzydła? Popatrzcie tutaj na te zdjęcia. Tu są zdjęcia samolotu, które są robione w Niemczech. I tutaj jest taki jeden samolot. Czy ten samolot ma skrzydła? Nie. A co to jest? Helikopter albo śmigłowiec. Ja mam takie szczęście, że akurat pracuję w tych śmigłowcach. I każdy mechanik i pilot muszą troszkę inaczej wyglądać i dlatego nosimy takie specjalne stroje. To jest, ja mam akurat ten strój na sobie, to jest strój pilota. I on się cechuje tym, że ma wszystkie kieszenie, które są zamykane, ponieważ pilot, jak i mechanik nie mogą mieć w kieszeniach różnych rzeczy, które potem mogłyby gdzieś tam w powietrzu spowodować luszterkę. Dlatego wszystkie kieszenie, wszystkie są na zamki, są pozaszywane i ten strój jednosześciowy. I mało tego, ten strój jeszcze jest niepalny. Dlatego tutaj widzicie takie fajne samoloty, które są robione, były robione, są robione w Mielcu. Ponieważ jestem grubym prezesem klubu Juśni Brodnictwa w Mielcu. Więc chciałem tak pokazać, jak te samoloty były robione, żeby to tak zostało wszystko w jednym miejscu. Tutaj pan Zygmunt pięknie opowiadał wam o modelach samolotów.
ponieważ jeszcze jesteście w wieku małym, ale niedługo może, czy lubicie w ogóle robić jakieś modele, ktoś z was próbował stampę panu sklejać? Nie, ale puzzle na przykład samolotami, że się kiedyś układali? Też jeszcze nie, no ale to... Ale samolotem lecieli, bo tutaj przedtem wydałam się i dużo było panu puzzle. Kto leciał samolotem? Ja! Ja leciałam! No to bardzo ładnie. No bardzo. Yeah.
Słuchajcie! Straci prędkość i rozbije się. I tak wielu pilotów się rozbijało w prawdziwych szybowcach. I tak samo było. Zawsze leciło i czy to poleci, to nie wiem, bo urwał się stateczek pionowy, ale zobaczymy, może poleci. Teraz tak, każdy z was będzie wchodził na stolik, tylko przy asyście, z której spali, i leciutko do przodu. Ja proponuję tak, trzy grupy. Słuchajcie, mamy grupę, ta grupa, żeby na przykład co innego wrzucało. Bardzo dobrze. Każdy, kto przynosi model, to bierze za dziurę. Proszę,
No nie wiem, jak pani decyduje, to... Dzieci, patrzcie się, będzie pokaz teraz. Nie tu. Yeah.
tyle zabawy, że wszyscy możecie być pilotami. Spadł ktoś ze stołu? Nie! No to widzicie, możecie teraz być pilotami. Tylko trzeba się uczyć dobrze, dbać o co? O zdrowie! O zęby, o oczy, o serce i będziecie mogli mieć 30 lat. Szkolenie lotnicze poza modelarniami prowadzi aerobów w Niemcu na lotnicy. Natomiast jakby ktoś chciał pracować w zakładzie lotniczym, to może studia robić w Rzeszowie, na tej technice i kłócić się do aerobów. To można się zapisać do 16 roku życia. Tam, jak się zapiszecie, to instruktor wysyła do Wrocławia. Po raz pierwszy w życiu musicie pojechać pociągiem sami, bez mamy, bez tanty, może czasem z kolegami, trafić tam do głównego ośrodka badań lotniczo-lekarskich i jak przyjdziecie badania, rozpoczynacie szkolenie naszym obowiązkom. Jak się szkoli na szkołowcach, to czasami miało się zapisać w środku lotnictwo, na tym czy wam się podobało? No właśnie podobało się. Jeszcze pan Wisła. No właśnie. Bo nie ma pan dzisiaj też z panem z ja żadnej z waszych pań do waszej dam po kilka sztuk kierzy przymiotów i będziecie mogli sobie w wolnych chwilach każda klasa oddzielnie trenować. Dziękujemy.